Kacper Kołat. Witam i zapraszam na sport. Rozkopany kolejosz. Lech Poznań przegrał z Górnikiem Zabrze 0-1. Poznaniacy rozegrali w tym sezonie spotkania na trzech różnych frontach, co w końcu odbiło się na formie fizycznej drużyny. To był nasz 52. mecz, więc grania w tej kampanii było naprawdę sporo. Musimy jednak pamiętać o tym, żeby ostrożnie trenować i przygotowywać się, aby znaleźć w sobie energię na pozostałe starcia. Górnicy przyjechali do Poznania w pełni przygotowani na to, jak może zaprezentować się Lech. Podopieczni Jana Urbana dostosowali się bardzo dobrze do przebiegu boiskowych wydarzeń. Tak, wyobrażaliśmy sobie, że to spotkanie będzie przebiegało, że Lech będzie dominował, będzie miał posiadanie piłki, a my będziemy szukać swoich szans w kontratakach. I jeden z tych kontrataków okazał się zabójczy. Bramkę po dograniu Paczeko zdobył Jokota i był to jedyny gol w tym spotkaniu. Jest to trzeci mecz z rzędu Lecha bez zwycięstwa w lidze. Jesteśmy bardzo sfrustrowani oczywiście tymi ostatnimi meczami. No, tak naprawdę dominujemy i tracimy pierwszy zawsze bramkę, jakby powiedzieć, no, z niczego. No. Z naszej głupiej straty. Poznaniacy wczoraj nie przypominali w żadnym stopniu drużyny, którą byli jeszcze niedawno w rewanżowym starciu z Fiorentiną. Mimo 71% posiadania piłki i 15 oddanych strzałów, Lech nie stworzył realnego zagrożenia. Bardzo słabo wyglądało wczoraj przyspieszanie gry przez Lecha. Tempo było naprawdę bardzo wolne. I ja spodziewałem się tego, że Lech mimo wszystko zagra lepiej. Kolejorzowi ewidentnie brakowało pomysłu na grę, a cofnięty na własną połowę Górnik tylko czekał na przejęcie piłki i ruszenie pod bramkę Filipa Bednarka. Grał po wodzie, ja do ciebie, ty do mnie. Kiedy zdarzało się, że Lech wymienił dwa, trzy podania takie szybkie i wejdzie w pole karne, następowało natychmiast uspokojenie, wycofanie i zabawa zaczynała się od początku. I tak właściwie przez cały mecz. To było nie do oglądania. Kolejne spotkanie Lech rozegra w sobotę. Na bułgarską przyjedzie Krakowia, która coraz bardziej zbliża się do pierwszej czwórki w ligowej tabeli. Mecz z Krakowią nadchodzący będzie bardzo ważny dla Lecha Poznań w kontekście tego, aby mieć spokojnie chociażby te minimalne czwarte miejsce, żeby w przyszłym sezonie występować w lidze konferencji. Przed Poznaniakami intensywna i ciężka końcówka sezonu. Miejsce w eliminacjach do europejskich pucharów nie wywalczy się jednak samo. Przechodzimy do koszykówki. MUX Poznań przegrał pierwszy półfinał z MPKK Sokołów SA Sokołów Podlaski. Poznanianki rozegrały swoje spotkanie w sobotę o godzinie 19 na Podlasiu. Do domu wracały na tarczy po porażce 46-67. Zespół z Sokołowa pokazał wartość w poprzednich meczach. Na pewno nie bez przyczyny też wygrał z rundę zasadniczą, zajął pierwsze miejsce, także jest to naprawdę solidny, doświadczony zespół. Aczkolwiek nie ukrywam, że oczekiwaliśmy od siebie zdecydowanie więcej. No niestety ten mecz nam się nie udał. Oba zespoły kończyły rundę zasadniczą z bilansem 20 zwycięstw i 4 porażek, co zwiastowało wyrównany pojedynek. Największym przeciwnikiem MUX-a okazała się jednak celność, zarówno przy rzutach osobistych, jak i tych za 2 i 3 punkty. Wystarczy spojrzeć faktycznie w te statystyki z tego meczu, gdzie no, wygląda to po prostu słabo. Przede wszystkim skuteczność, która raczej jest naszą mocną stroną, no, tutaj nie zafunkcjonowała. Nawet na linii rzutów osobistych się myliliśmy. Mało celnych trójek, także to nie ułatwiło nam zadania i stąd taki wynik. Pomimo niekorzystnego rezultatu, w oczach trenera Macieja Brodzińskiego w grze zespołu pojawiło się kilka pozytywów. Do naszej obrony nie można mieć jakichś tam super zastrzeżeń, bo zatrzymaliśmy na 67 punktach zespół Sokołowa na ich hali, gdzie w poprzednich meczach rzucali po prawie 90 punktów w meczach z Koroną. Także ten wynik, jeśli chodzi o defensywę, jest ok. Chociaż na początku meczu też przytrafiły nam się błędy indywidualne. Bardzo dobre zawody w ekipie Mariusza Świerka rozegrała Kinga Dzierbicka, która rzuciła 23 punkty. Gra dobry sezon, ma dobre statystyki. Generalnie wszystko jej wychodziło, trafiła naprawdę jeden taki trudny rzut za 3 punkty, równo z syreną 24 sekund. No widać, że jest jedną z liderek. Spotkanie rewanżowe zostanie rozegrane w sobotę i przed zawodniczkami tydzień ciężkiej pracy, aby odwrócić losy serii. My musimy zagrać po prostu równo dobrze, na takim poziomie, na jaki nas stać. I wierzę w to, że dziewczyny zrobią to, zmobilizujemy się maksymalnie jak się da, tym bardziej, że gramy na swojej hali, gdzie wiemy, że jesteśmy naprawdę silni. W przypadku zwycięstwa MUX-u spotkanie decydujące zostanie rozegrane w środę 10 maja w Sokołowie Podlaskim. Wracamy do piłki nożnej. 24 kwietnia odbyła się kolejna edycja Poznańskiej Ligi Orliczek.
Wydarzenie jest zorganizowane dla uczennic szkół podstawowych. Początkowo liga obejmowała drużyny z terenów Poznania, ale z biegiem lat rozrosła się na obszar całej Wielkopolski. Poznańska Liga Luczek swój pierwszy sezon miała w 2014 roku, czyli już prawie 10 lat. No, powstała z inicjatywy pani dyrektor Wydziału Sportu Urzędu Miasta Poznania, pani doktor Ewy Bąk. To był jej pomysł, gdzieś tam zaraziła tym pomysłem mnie i jeszcze wtedy Ninę Patalon, obecną selekcjonerkę reprezentacji Polski Kobiet. Podjęliśmy rękawice pani Ewy, stworzyliśmy taką ligę, trwa ona do dzisiaj. W ostatni poniedziałek kwietnia na boisku przy ulicy Zagajnikowej pojawiły się zespoły Warty Poznań, AZS-u UAM Poznań oraz reprezentacja szkoły podstawowej z Dąbrowy. Na co dzień udział w rozgrywkach bierze jednak więcej drużyn. W tym sezonie mamy 6 drużyn. Dzisiaj akurat widzimy tutaj 3 drużyny, bo nie wszystkie przyjeżdżają na wszystkie turnieje. Myślę, że liga się rozwija. No, widać, ten poziom jest coraz wyższy dziewczynek. Coraz więcej dziewczynek chce grać w piłkę nożną i to nas bardzo cieszy. Poznańska Liga Orliczek ma działać też przede wszystkim jako forma promocji i rozwoju kobiecej piłki nożnej. Pojawiają się coraz to nowe zespoły, zmieniają się te dziewczynki, angażują się też w te szkoły, co uważam, że gdzieś tam jest bardzo ważne w tym kontekście, żeby właśnie zaangażować te szkoły i zmienić trochę świadomość tutaj przede wszystkim nauczycieli UKF-u, że ta piłka nożna też jest dla dziewczyn i cieszymy się z tego, że właśnie te dziewczyny co po chwilę są inne, że wciąż jakby jest to tutaj zainteresowanie tą grą i możemy się spotykać tutaj zawsze w tygodniu i zagrać sobie ten turniej. Dla zawodniczki Lecha Poznań UAM i AZS UAM Poznań liga służy też do zdobywania nowych doświadczeń i szlifowania trenerskiego warsztatu. Czasami troszeczkę nie jestem w stanie aż zapanować nad emocjami, bo jednak gdzieś tam żyję też tymi meczami, tak samo jak żyję na boisku i czasami no jest ciężko opanować te emocje, jak decyzja na przykład sędziego jest nieprzychylna do moich tutaj. Także na pewno to gdzieś charakteryzuje mnie, że żyję bardzo tymi meczami. Poznańska Liga Orliczek z każdym rokiem przyciąga coraz więcej chętnych. Kolejne edycje już wkrótce. To wszystko w tym serwisie. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.